Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy dalszą część historii. Mamy listopad. Zbliża się 29-30 listopada. Noc, kiedy w roku 1830 wybuchło powstanie listopadowe. Wszyscy mówią, że jest to zryw społeczny. Zryw patriotyczny. Że powstanie wymagało krwi, żeby wzbudzić nasze narodowe patriotyzmy. Kłamstwo. Za wybuchem powstania stały służby obcych państw, które wykorzystały niezadowolenie społeczne, które było spowodowane przez głupotę rządu polskiego. Ich prywatne interesy, rodzinne konekcje, i brak myślenia dalekosiężnego. Problem był raczej z ludźmi, bowiem Królestwo Polskie, rząd królestwa tworzyli ludzie, którzy istnieli w polityce w czasie Konstytucji 3 maja i rozbiorów Polski. Takie wspaniałe działania, które doprowadziły do zniknięcia Polski z areny światowej. Gdy Walerij Kalinka pisał historię o powstaniu Konstytucji 3 maja i poprosił o dokumenty korespondencji króla pruskiego ze swoimi wysłannikami w Polsce, odmówiono mu. Czyli 100 lat po uchwaleniu Konstytucji 3 maja jeszcze informacje mogły rzutować na czasy współczesne pana Kalinki. Sytuacja bardzo podobna do śmierci generała Sikorskiego, którego katastrofa gibraltarska była osnuta tajemnicą na 70 lat, nie na 50 jak zwykle, a w ubiegłym roku przedłużono tą tajemnicę na kolejne 40 lat. Czyli najprawdopodobniej to, o czym wiemy, że przed katastrofą w Gibraltarze spotkał się wysłannik Moskwy i rządu angielskiego, i coś się później stało z samolotem pana generała Sikorskiego. Może to mieć wpływ na czasy współczesne. Więc nie dziwmy się, że historia ostatnich 100-200 lat ma olbrzymi wpływ na czasy współczesne. I tu zapraszam do kulisów powstania listopadowego. Jest noc 29 na 30 listopada 1830 roku. Uczą nasze dzieci, uczyli nas, że czynnikiem spustowym był głos podchorążych. Piotr Wysocki, uważany za główny motor napędowy naszego powstania listopadowego, wzywa do rewolucji. No i idą, bębnią, idą nowym światem, a ludzie się nie chcą przyłączać. Zamykają okiennice. Cóż, noc, bogobojni, uczciwi ludzie siedzą w domach. Zabijają niektórych naszych oficerów, wyższych oficerów. Kto został zabity? Zostali zabici polscy generałowie, bohaterowie kampanii napoleońskiej. Ludzie, którzy otrzymali order virtuti militari. Generałowie Stanisław Trębicki, Maurycy Hauke, Ignacy Blumer, Józef Nowicki, Tomasz Siemiątkowski, Stanisław Potocki, pułkownik Filip Myciszewscy, wszyscy to kawalerowie orderu virtuti militari. Musieli umrzeć po to, żeby plany obcych służb mogły się zrealizować. Gdyby przeżyli, ich siła autorytetu mogła zatrzymać powstanie. Młodzi ludzie chcieli jak zwykle dobrze, ale wykorzystano ich niewiedzę. Czy społeczeństwo chciało powstania? Czy chciało się buntować przeciwko carowi, przeciwko Konstantemu Wielkiemu? Nie. Nic takiego nie było.
Najlepszym przykładem są bibuły, które krążyły po Warszawie w tym czasie, drukowane przez nieznane miejsca, nieznane drukarnie, nieznanych ludzi. Mówiono tam, że prezydenta Warszawy trzeba obić, obić Lubeckiego, książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, polski minister skarbu w Królestwie Polskim między rokiem 821-30, członek rządu tymczasowego Królestwa Polskiego, założyciel Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego oraz Banku Polskiego. Jego dziełem była wstępna industrializacja ziem królestwa, rozwój hutnictwa w Zagłębiu Staropolskim i górnictwa w Zagłębiu Dąbrowskim oraz włókiennictwa w Łodzi. Doprowadził do zniesienia bariery celnej między Polską a Rosją. Wprowadził cła na granicy z Prusami. Efektem tego była wojna celna z Prusami. W ostateczności wybudowaliśmy kanał augustowski, pomijając ostatni odcinek Wisły. Minister Lubecki sprzedaje Leonowi Newachowiczowi, człowiekowi sprowadzonemu wcześniej przez Nowosilcowa, biznesmenowi, prawa do monopolu wódczanego. I to był problem największego niezadowolenia społecznego. Wszystkie browary, gorzelnie padły. W jeden dzień, w jedną noc ludzie, którzy stanowili dość dużą część bogatego społeczeństwa polskiego, musieli zamknąć browary. Nikt nie mógł sprzedawać, jeżeli coś nie było obanderolowane, że jest to sprzedawane przez Newachowicza. W związku z tym, że Leon Newachowicz miał monopol, tak jak w Stanach Zjednoczonych w okresie prohibicji, zaczęły tworzyć się mafie. Mrówki krążyły przez wał wkoło Warszawy i przynoszono alkohol z zewnątrz. Bowiem gdy jest monopol, jakość alkoholu spada, a ceny idą do góry. Każdy próbuje kombinować. Nasi historycy pomijają ten element, gdy tymczasem pani Małgorzata Karpińska, autorka książki Złodzieje, agenci, policyjni strażnicy, Przestępstwa pospolite w Warszawie 1815-1830 oraz Halina Rożenowa, autorka broszurki Produkcja wódki i sprawa pijaństwa w Polsce w XIX wieku, opisują właśnie sytuację defraudacji, czyli przestępstw pospolitych związanych z przemytem alkoholu. Ludzie chcieli dorobić. I o ile w bibułach pisano do narodu obić Lubickiego, czyli ministra finansów, obić Mostowskiego, ministra spraw wewnętrznych, to Newachowicza powiesić. Widzicie Państwo, jaka jest różnica? Czyli Newachowicz był centrum złości społecznej. Śladu nie było o Aleksandrze, o Konstantym Wielkim. Naród był nastawiony raczej na administracja państwowa, niż ktoś, kto gwałci konstytucję. Jeżeli chcemy mówić o gwałceniu konstytucji, to konstytucja była gwałcona od samego początku. Już nawet car Aleksander gwałcił tą konstytucję. I co? I nic. To Aleksandrowi zawdzięczamy, że powstało Królestwo Polskie. Po upadku Napoleona większość państw Europy chciała zniszczenia Polski. Francja, Hiszpania, Anglia, Niemcy, Austria byli przeciwni. Uratował nas tylko stanowczy głos Aleksandra Romanowa. Dlaczego, można się zastanowić? Otóż Aleksander i Konstanty Wielki mieli dalekosiężne plany w stosunku do Królestwa Polskiego. To miało być coś więcej niż księstwo warszawskie przy Napoleonie. Chcieli restaurować potęgę,
automatycznie poszerzać swoje wpływy. Chcieli to robić kosztem Prus i Austrii. W roku 1929 Wielki Książę Konstanty wysyłał tajne rozkazy w celu rozpoznania militarnego Galicji i Austrii. Najprawdopodobniej poszerzenie ziem królestwa miało się odbyć między innymi kosztem Austrii. I tu także była sprężyna Austriaków, którzy byli bardzo niezadowoleni z tego. Prusy także nie chciały dużego zbliżenia między Polską a Rosją. Rewolucja lipcowa 1830 roku spowodowała wybuch w sierpniu rewolucji w Belgii. Prusy się przestraszyły, ponieważ car Mikołaj szykował już armię polską, która miała iść na zachód w celu utrzymania status quo, który został ustalony na Kongresie Wiedeńskim. Cóż by się stało, gdyby polska armia wracając nie chciała opuścić Poznania? Byłby problem, bowiem byłaby to potężna armia polska i Prusy by straciły Poznań. Gdyby Prusy straciły Poznań i tą część Polski, którą dostały na Kongresie Wiedeńskim, wtedy tracą rangę mocarstwa. Także jest to następny element, który nie był zadowolony ze zbliżenia się Polski z Rosją i wzrostu siły militarnej Polski i siły gospodarczej. Ale najważniejszy element, jaki mi się wydaje, który macza łapy w powstaniu listopadowym, to był element angielski. W roku 1825 przyjechał do Polski William Jacob. Gość, który był parlamentarzystą angielskim, z ramienia turystów, przyjechał i zbadał sytuację handlu zbożem na terenie Europy Środkowej. Dlaczego Europa Środkowa go tak interesowała? W czasie blokady kontynentalnej za wojen napoleońskich Anglia była odcięta od dostaw zboża. Zaczęli sami produkować zboże. Gdy Napoleon padł, abdykował, cóż zrobić ze zbożem angielskim, gdy napływa do Anglii lepsze i tańsze zboże polskie? Przyjechał do Polski i dał ministrowi Lubeckiemu kilka propozycji nie do odrzucenia. Jedna to: Polacy, zaniechajcie produkcji zboża. Lubecki odmówił. Druga: otwórzcie rynek polski na przemysłowe produkty angielskie. Po co, skoro my sami rozpoczęliśmy produkcję podrabianych, co prawda, urządzeń przemysłowych angielskich? Nie były one takiej wysokiej jakości, ale były dużo tańsze. Poza tym mieliśmy otwartą drogę na wschód. Granica celna nie istniała. Jak tego nie chcecie, to może weźmiecie od nas kredyt na 75%. Też odmówił Lubecki. I chyba to był czas, kiedy wydano wyrok na Polskę. Zaczęto wszelkimi możliwymi sposobami podburzać narodowe ruchy w Polsce. To, co się działo na Wielkopolsce, chciano skierować na teren zaboru rosyjskiego. Zwróćmy uwagę, wszystkie powstania były w zaborze rosyjskim. Uczono nas, że w tym zaborze było najciężej. Faktem jest, że Wielki Książę Konstanty był despotycznym żołnierzem, wręcz sadystycznym. Wielu polskich oficerów popełniało samobójstwo, unosząc się honorem w armii. Ale społeczeństwo tego tak bardzo nie odczuwało. Społeczeństwo odczuwało natomiast reżim administracyjny. Mało tego. Podatki bardzo wysokie. Zadłużenie państwa wysokie. Także car Rosji się pytał Polaków, delikatnie po francusku pytał, czy na pewno chcecie dalej się sami rządzić, bo macie dziurę budżetową. A Wielki Książę Konstanty nawet po polsku próbował zapytać. Nic dziwnego, że
gospodarczo kiepsko żeśmy to prowadzili, ponieważ twórcami tego królestwa byli ci sami ludzie, którzy tworzyli księstwo warszawskie, tworzyli czas kultury i rozwoju po trzecim upadku, po trzecim rozbiorze Polski i zniknięcia Polski z mapy świata. Wielkie marzenia, ale nieumiejętność gospodarcza. I dlatego Lubecki musiał sprzedać w 21 roku monopol na alkohol i sprzedaż produkcji alkoholu Newachowiczowi. To rozłożyło naszych polskich przedsiębiorców. Niszczymy gospodarkę polską, natomiast wpuszczamy tych z zewnątrz. To nie wszystkie cudowne rzeczy, którymi obdarzył nas rząd Królestwa Polskiego. Dom poprawy, Pawiak. Więzienie przy ulicy Pawiej w Warszawie wybudowano w 830 roku od fundamentów. Miał być to właśnie dom poprawy. Kto go wymyślił? Hrabia Fryderyk Skarbek, czyli taki inżynier społeczny, który jeszcze bardziej utrudnił pobyt w Warszawie. Jeżeli nie jesteś w stanie udowodnić, że masz pracę w Warszawie, to spędzisz czas w tym domu poprawy, a więc w więzieniu. I ludzie widzą, że ten dom poprawy buduje się na ich oczach. Czyli lud Warszawy, ten, który handluje jako mrówki alkoholem, ten, który był na Starym Mieście w chwili powstania, czuje już oddech budowli, że za chwilę będą wsadzeni do ciupy. Czyli nie dziwmy się, że jeżeli idą podchorążowie, krzyczą, nawołują do powstania, obywatele prawi zamykają okiennice, dochodzą w rejon Starego Miasta i cóż tam spotykają? Pracujący lud Warszawy. Kto to w tym czasie pracuje? No cóż, na pewno nie są to rzemieślnicy z rodzinami, z bogubojnymi córkami. Najprawdopodobniej są to przemytnicy, złodzieje, kurwy i różni przemytnicy. To był przekrój społeczeństwa tej nocy. Józef Zaliwski, instruktor szkoły podchorążych w Warszawie, uważał, że Piotr Wysocki to był Safanduła. Gdyby nie Józef Zaliwski, padłoby powstanie. Dlaczego by padło? To Zaliwski poprowadził atak na arsenał. Gdyby nie atak na arsenał i zdobycie broni, powstanie by upadło. Sama chęć służb państw zewnętrznych nie wystarczyłaby do tego, żeby rozpętać powstanie. Niezadowolenie było bardzo duże. Pisze o tym m.in. Julian Ursyn Niemcewicz, adiutant Kościuszki i jego współwięzień. Autor Powrotu posła. Pisze on o pijaństwie. Tak. Wkrótce kilkadziesiąt tysięcy ludzi pijanych na ulicach Warszawy. Z tym to troszeczkę przesadził. Tam było kilka tysięcy, nie kilkadziesiąt. Leon Drewnicki, powstaniec listopadowy, także opisywał swoją sytuację. Szedł mu bardzo dobrze browar, gorzelnia, świetnie się zarabiało i monopol Newachowicza spowodował jego upadek. Gdyby nie było monopolu Newachowicza, wielu powstańców by nie było w tym miejscu. Z drugiej strony rząd nasz wykonywał wiele drogich inwestycji na pokaz. Teatr Wielki. Wspaniała budowla, ale bardzo kosztowna. Plac Bankowy. Siedziba Ministerstwa Finansów. Tam wykuwano zgubę Polski. Wiele rządowych budowli, bardzo dużych i drogich, powstawało w innych miastach, jak Radom, Puławy. To były gigantyczne koszty, ale pieniędzy brakowało. Nawet Lafayette w parlamencie francuskim pokazywał dokumenty, że dołożył swój paluszek do powstania listopadowego w 830 roku. I teraz możemy się zastanowić, dlaczego Rosja była tak nienawidzona przez
państwa Europy. Dlaczego wszyscy starali się wywołać powstanie w zaborze rosyjskim? Rosja jest supermocarstwem. Była i jest. Ale ma jeden problem. Nie ma dostępu do oceanu. Może co prawda przez Morze Bałtyckie wypłynąć, ale tutaj są ciśniny, które można zablokować. Może wpłynąć na Morze Czarne, ale już zobaczmy, co się działo, gdy Piotr Wielki czy Katarzyna próbowali dobrać się do Morza Czarnego. Anglicy nagle pomagali Turkom, ponieważ blokowali i pilnowali swoich interesów. Porty Archangelsk i Murmańsk, piękne, duże, ale mają problemy klimatyczne. Więc Rosja chciała pójść na Azję Środkową i dojść do Oceanu Indyjskiego. Ale tam już była perła w koronie angielskiej. Jesienią 1830 roku w obwodzie Orenburg zgromadzono rosyjskie siły ekspedycyjne na Chiwę. I tutaj mamy casus belli Anglików, czyli sytuację ostateczną do wywołania wojny. Jest to konflikt interesów Rosji i Anglii. Anglicy stają na głowie, żeby wojska rosyjskie zmobilizowane w Orenburgu nie poszły na Chiwę. Jak mają to zrobić? Wywołując powstanie listopadowe. I to właśnie przed wyjściem wojsk na Chiwę, bo jak już pójdą pułki na Chiwę, to już nikt nie zatrzyma. I cóż się okazało? Właśnie te pułki, które były w Orenburgu, pacyfikowały polski Wołyń. Oni wyrzucali polskich powstańców. Polscy historiografowie jakoś są ślepi, głusi na właśnie ten element historii. Czytamy publikacje angielskie z tamtego okresu i cóż widzimy? Rosyjskie działania wymierzone w nasze, czyli angielskie Indie. Czyli jest to casus belli, o którym trzeba pamiętać. Dlatego tak bardzo starali się wywołać powstanie. Pytanie. Gdy wybuchły pożary, gdy ktoś zaczął strzelać w czasie powstania do żołnierzy rosyjskich, co strzał pada rosyjski żołnierz? I oklaski. Czy nie przypomina wam to sytuacji, gdy na Majdanie Ukraińskim ktoś strzelał do ludzi na barykadach? Ktoś próbował wzniecić agresję. Tylko Ukraińcy byli mądrzy, nie dali się puścić. Natomiast u nas daliśmy się podpuścić. Element pruski. Jest jeszcze jeden. Jan Nepomucen Umiński, herr Bucholewa, generał Brygady Księstwa Warszawskiego, był adiutantem generała Antoniego Madelińskiego w Powstaniu Kościuszkowskim. Brał udział w wojnach napoleońskich. Losy historii skierowały go do więzienia w Prusach. I cóż się stało? Zbiegł jakoś w chwili, gdy wybuchło powstanie. Tak dziwnie Polacy zbiegają z tych pruskich więzień, gdy w Polsce coś się dzieje. Najlepszym przykładem jest też, to już nie była ucieczka, bo z Magdeburga Piłsudskiego agenci pruscy wywieźli i wsadzili do pociągu jadącego do Warszawy. Mimo, że nie podpisał lojalki w stosunku do państwa pruskiego. Pytanie. Czy aby na pewno Rosja miała takie piękne plany w stosunku do Polski? No przecież to jest obce państwo. I tu mamy wątek miłosny. Pamiętacie Napoleona? Pani Walewska była do końca przy Napoleonie. A tutaj była pani Joanna Grudzińska. Hrabianka Herbu Grzymała. Później księżna Łowicka Romanowska.
W roku 1823 zawarła związek małżeński, morgamatyczny, z wielkim książem Konstantym. To znaczy wielki książę zrezygnował z chęci bycia carem na rzecz miłości do Polski i polskiej hrabianki. Rok 23. W 25 przyjechał William Jakob. Pamiętacie? Kiedy Towarzystwo Londyńskie nagle wysyła swoich przedstawicieli, płacą duże pieniądze, utrzymują swoją drukarnię w Warszawie, 12 ludzi ciągle pracuje przez kilka lat, na rzecz nawrócenia Żydów z swojej wiary na protestancką. Który Anglik wyda pieniądze na nawracanie Żydów na swoją wiarę? Pytanie, kto tworzył bibuły krążące po Warszawie i nawołujące do powstania, do buntu w stosunku do administracji polskiej? 25 lat później, przed wojną krymską, to Towarzystwo Londyńskie zostaje wyproszone z Polski. Widać, wywiad rosyjski dowiedział się, co za acz to Towarzystwo Londyńskie. Czy to wszystkie czynniki? Nie. Jest jeszcze partia staroruska, która była zwolennikiem wzięcia Polski za twarz, krótko. Nie chcieli współpracy z Polską. Był to element twardogłowej polityki. Co za tym może przemawiać? Otóż książę Konstanty został otruty. Pół roku po nim zmarła jego żona, sporo młodsza. Austriak Mannheim, człowiek, który był kimś w rodzaju ministra spraw zagranicznych wielkiego księcia, także ginie. Giną ludzie kancelarii księcia Konstantego Wielkiego. Jan Prosper Witkiewicz to jest taki jakby archetyp Konrada Wallenroda. Nasz polski Lorenz Zarabi to był ktoś taki, kto próbował rozkręcić wojnę rosyjsko-angielską. Zostaje zastrzelony w Petersburgu, czekając na wizytę. I tutaj najprawdopodobniej albo sprężyna angielska, albo partia staroruska. Jeżeli chcecie Państwo dokładniej poznać historię powstania listopadowego, gierki zakulisowe, nazwiska, zapraszam na stronę Grzegorza Brauna na YouTubie Powstanie Listopadowe. Są tam piękne 3 godziny wiedzy o Polsce. I tego powinni wysłuchać nauczyciele historii. Ci, którzy uczą nasze dzieci. Żeby nie uczyli tego, co chce Warszawa, bowiem Warszawa uczy tego, co chciała grupa stworzona przez Anglików w czasie rozbiorów polskich. Komisja Edukacji Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej to jeden pies. Oni nauczają tego samego. Żebyśmy nie włączali myślenia, żebyśmy przyjmowali standardy płynące z telewizji i z Warszawy. A myśmy pokazali już Państwu 2 sytuacje, gdzie nasi historiografowie są głusi, mimo że teksty są. Czyli Anglia mówiła, że casus belli to wyprawa rosyjska na Chiwę, a drugie to, o czym mówią i nasze książki i małe czasopisma, że problem tkwił w strukturze państwa, w niezadowoleniu społeczeństwa z dużych podatków i monopolu alkoholowego. Patrząc na historię i czasy współczesne, zastanówmy się, czy działania obcych służb, dążące do tego, żeby Polska nie rozwijała się gospodarczo, nie są realizowane także teraz. Pokażcie mi, drodzy Państwo, polski przemysł. Niedługo będziemy wspaniałym skansenem pod nazwą Polska, gdzie nawet rolnictwo nie będzie ekologiczne, bowiem przywiozą Wam cudowne kurczaki po 8 zł. Tylko wyobraźcie sobie, co to jest. Ponieważ jest to piękny teren, olbrzymie bogactwa mineralne, trzeba przetrzebić ten naród,
Założenia Klubu Rzymskiego mówią o 15-milionowej Polsce, nie 40. Kto stoi za tym, że w Polsce mamy epidemię nowotworów, autyzmu, cukrzyc i innych chorób autoagresyjnych wśród dzieci? Nawet pani Ochuda Schoenfeld napisał pracę Wieloautoagresyjne schorzenia poadiuwantowe. Czyli mówiąc na nasze, pan Żyd powiedział choroby autoagresyjne wywołane szczepieniami, bo tam są adiuwanty. A więc kochani, subskrybujcie kanał Hubert Czerniak TV, włączamy myślenie i dobrej nocy.